Święty Piotr urodził się w Weronie w 1206 roku. Rodzice jego sprzyjali sekcie albigensów, ale syna do katolickich posyłali szkół, gdzie nauczył się prawdziwej religii. Wyższe nauki skończył na Akademii w Bolonii. Gdy ojciec i wuj żądali, aby przystał do sekty albigensów, oparł się temu stanowczo, pouczając ich, że prawdziwa nauka jest tylko w kościele katolickim. Nie pomogły pochlebstwa, potem groźby wydziedziczenia, dręczenie i bicie. Chcąc pracować skuteczniej nad swym zbawieniem i drugich z drogi błędu sprowadzić, wstąpił do zakonu dominikanów, który podówczas misyjną trudnił się pracą, wysyłając swych kapłanów po wsiach i miastach dla głoszenia Słowa Bożego. W zakonie umartwiał się postami, sypiał bardzo krótko, aby więcej mieć czasu na modlitwę i rozmyślanie. Gdy został kapłanem, z wielką gorliwością głosił Słowo Boże. Gdziekolwiek go wezwano, biegł natychmiast, uczył i opowiadał bez wytchnienia. Przebiegł wszystkie miasta włoskie, Słowo Boże z pożytkiem opowiadając. Tłumy ludu ściągały się, gdziekolwiek się okazał. Heretycy przekonani siłą jego dowodzenia porzucali swe błędy i nawracali się. Dał mu też Bóg moc czynienia cudów na potwierdzenie prawdziwości nauki przez siebie głoszonej. Papież Innocenty IV mianował go wielkim inkwizytorem i obszerną dał mu władzę, aby raźniej i skuteczniej prowadził dzieło nawracania heretyków. Zlękli się innowiercy. Najęli więc dwóch bandytów, którzy idącego z Como do Mediolanu zdradziecko napadli i okrutnie toporami zamordowali. Brocząc we krwi, gdy mówić już nie mógł, palcem umaczanym we krwi własnej napisał na ziemi credo, wierzę. To jest wyznaje wiary Kościoła katolickiego streszczoną w symbolu zaczynającym się od słowa credo. Zmarł wkrótce z otrzymanych ran 29 kwietnia 1252 roku. Przy jego grobie doznawano tak licznych łask, że Innocenty IV policzył go w poczet świętych już w następnym roku.